Bardzo mi miło Państwa widzieć na naszym spotkaniu poświęconym książce pod redakcją Magdaleny Zawczak Katolickie mniejszości wyznaniowe w Polsce i na Ukrainie. Ja nazywam się Katarzyna Waszyńska i mam przyjemność być prezeską Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Oddziału w Warszawie i będę dzisiaj prowadzić też spotkanie. Ale zanim rozpoczniemy, to chciałabym też bardzo podziękować naszym współorganizatorom, w tym Stowarzyszeniu Pracownia Etnograficzna imienia Witolda Dynowskiego, reprezentowanego przez Annę Binkę, Duży Pokój, którzy nas tutaj ugościli, którzy wspomogli nam współorganizować to spotkanie. Państwo być może już zauważyli, że jesteśmy tutaj i w gronie panelistów, ale też jednego mamy online, ale też myślę, że zauważyliście Państwo kamerę, która jest na początku. Chciałabym powiedzieć, że nasze spotkanie będzie nagrywane. Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko i nie tylko będzie nagrywana pewnie ta część, kiedy nasi rozmówcy będą wypowiadać się na temat książki, no i oczywiście współautorka i redaktorka, ale także Państwa pytania, bo mamy nadzieję, że takie się pojawią, więc bardzo proszę myśleć też nad jakimś pytaniem, one też mogą być nagrane i odpowiedzi, więc mam nadzieję, że wyrażacie na to zgodę. Po spotkaniu oczywiście zapraszamy na małe co nieco, bo jak to zwykle przy takich uroczystościach trzeba się troszkę posilić i napić wody, chociażby był to dzisiaj gorący dzień. A już po tych takich organizacyjnych rzeczach chciałabym jeszcze raz Państwa bardzo serdecznie powitać i przedstawić naszych szanownych gości. Zacznę od profesorów. Pan profesor Włodzimierz Mędrzecki, który jest specjalistą od historii stosunków międzyetnicznych, sytuacji narodowościowej II Rzeczpospolitej i II Rzeczpospolitej. I też badania ukraińskich też ma sporo różnych doświadczeń. Łukasz Smyrski też co prawda te badania ukraińskie troszkę dawno, ale zawsze problematyka etniczna i te relacje są ważne, chociaż dzisiaj odchodzi od tej tematyki i interesują go relacje ludzko-nieludzkie, ale myślę, że tutaj pewne doświadczenia, szczególnie wspólnych badań, których zakończenie była książka Podole i Wołyń, prowadzonych prawie w jednym czasie z grupą Magdy Zawczak, gdzieś tam się łączy. I jeszcze jeden nasz dyskutant, dr Bartłomiej Chromik, artist liberales, badacz problematyki różnej, językowej, ale też społeczności tarkackich Ukrainy, Wielkopolszczyzna, Kuzulszczyzna szczególnie, no nie tylko oczywiście, ale też senatów tutaj bardziej polskich, ale w tym momencie prosimy go, żeby uruchomił swoją kompetencję badacza wątków społeczności mieszkańców. No i nasza główna bohaterka, czyli przepraszam, że na końcu Magdo, ale chciałam po prostu tu więcej powiedzieć o naszej głównej bohaterce, pani profesor Magdalenie Zawczak, nieustraszonej, konsekwentnej badaczce problematyki kultury religijnej, która od lat zachwyca nas z taką swoją aktywnością i żywością i umysłu, ale też pomysłów badawczych i tego, że nie trzeba Magdy nigdy zachęcać do tego, żeby pojechała w teren, bo raczej Magda jest tą, która zachęca, żeby pojechać w teren. I jak powiedzmy młodsi, ja mogę mówić to za siebie, choć jestem już powiedzmy średnia niż młodsza, już nam się nie chce, to Magda właśnie uważa, że to jest po prostu sól etnograficzna, to jest to, co trzeba robić, to prowadzić badania. I książka, o której będziemy rozmawiać, o której będą panowie rozmawiać i Magda również, i Państwo mam nadzieję, jest jednym z takich właśnie efektów prowadzonych badań wspólnie Magdy i jej współpracowników, wśród których mamy i grono studenckie, ale i też naszych absolwentów. Mam nadzieję, że Magda w tym momencie uchyli rąbka tajemnicy tej współpracy. A teraz już, by nie zabierać więcej czasu, pozwolę sobie oddać głos pierwszemu naszemu zaproszonemu gościu, panu profesorowi Włodzimierzowi Mędrzeckiemu. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Znaczy mówię oczywiście z
ogromnym strachem, że będę opowiadał rzeczy, które z perspektywy historyka są ważne, a są kompletnymi bzdurami na poziomie refleksji metodologicznej antropologa kultury, ale jakby na prośbie Magdy nie mogłem odmówić, zwłaszcza dlatego, że książkę przeczytałem z ogromnym zainteresowaniem i wydaje mi się, stanowi ona istotny głos no, dialogu różnych dyscyplin humanistycznych zajmujących się problematyką bardzo szeroko rozumianego pogranicza między Europą Zachodnią czy Centralną, a Europą Wschodnią, czy węzi pogranicza polsko-ukraińskiego i polsko-białoruskiego. Przede wszystkim za sprawą, która już zaczęła tu wybrzmiewać, to znaczy ja nie wiem, czy są w Polsce równie doskonali badacze terenowi, nie tylko w sensie, znaczy nie w sensie prowadzenia samych badań i zbierania wywiadów, ale czynienia z badań terenowych fundamentu dla budowania już refleksji antropologicznej na wysokim poziomie zaawansowania metodologicznego i wysokim poziomie intelektualnym. To no, doskonali to, tę umiejętność i jednocześnie wykorzystuje talent, bo do tego trzeba po prostu mieć pewien talent od czasów bohatera pierwszej monografii, no, przez kolejne spojrzenia na problematykę kultury religijnej, ale też no, właśnie do takiej refleksji religijnej warstw, no, czy ludowych, nie wiem jak to określić, ale w każdym razie środowisk lokalnych na Ukrainie i w Polsce od lat 90. Biblia Ludowa była też książką w tej problematyce osadzoną, ale no, wyraźnie inną. Po prostu te badania, kolejne jej badania, bo książka z 2010 roku również dotyczy, jest budowana po serii rozmów z mieszkańcami społeczności lokalnych w związku z problematyką religijną, ale opowiadała o innych rzeczach. A teraz z kolei mamy jakby kolejny etap badania tego samego świata. Ale i także religia jest pewnym kluczem, pewną bramą do poznawania tamtego świata. Ale centralnym pytaniem wydaje się, przynajmniej z perspektywy mnie jako czytelnika, centralnym pytaniem jest tożsamość. Czyli kolejne lata studiów stanowią pogłębianie i spoglądanie na problem ludzi z opisywanych regionów w kontekście religii, ale na kolejnych płaszczyznach egzystencji ludzkiej, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. I teraz no, po prostu Magda robi to znakomicie, zarówno osobiście, jak i w osobach uczniów, którym pomaga wchodzić w teren. I kiedy się czyta tę książkę i dochodzi do opisu prawdziwego starcia muzycznego w kościele w czasie mszy, kiedy ksiądz prowadzący liturgię i chór starają się narzucić swój sposób wykonania utworu religijnego, no to po prostu są to tak smakowite kawałki, które trzeba no, docenić będąc etnografem, zapisać je w odpowiedni sposób i jeszcze z talentem podać. Także na szczęście można śmiało powiedzieć, że Magda jest nie tylko badaczem, ale dydaktykiem pomagającym wchodzić w teren młodszym badaczom. Wybór dwóch regionów badań, czyli Murafy w obwodzie winnickim i Białego Boru na naszym Pomorzu, jest no,
dość, powiedziałbym, oczywisty z punktu widzenia ludzi, którzy znają się na tej problematyce, bo i tu mamy dość zwarte, wyodrębnione społeczności, w których religia i instytucje religijne odgrywają istotną rolę i w których no, dzieje się spory i które są na tyle duże, że można przeprowadzić tam ciekawe, wieloaspektowe badania. I bardzo szczęśliwym sposobem na opisywanie tego świata jest przyjęcie kategorii kolażu etnograficznego jako pewnej płaszczyzny, na której prowadzi się zarówno analizę poszczególnych aspektów jednego i drugiego regionu, jak i też podejmuje próby refleksji porównującej doświadczenia obu tych światów. Hasło kultury religijnej, ja tutaj nie będę, broń Boże, tego pogłębiał, wchodził, bo się na tym po prostu nie znam, ale z punktu widzenia czytelnika prostego historyka wydaje się to kategoria zarówno właściwa, jak i w sposób dobry opisana, zdefiniowana i później wykorzystywana. Troszkę żałuję, bo niestety dydaktykowi nie wszystko zawsze się udaje, że pojawiający się bardzo mocno w jednym z tekstów Jacek Olęcki jako pewien mistrz i ktoś, kto organizuje doświadczenia badań terenowych młodych adeptów etnografii, młodszych adeptów etnografii, pojawił się tylko raz, ale już na przykład w refleksji pana, żeby nie powiedzieć nazwiska, Kośka, który akurat miałby genialną szansę właśnie zarówno komentować, jak i dialogować z Olęckim, będąc kimś, kto funkcjonuje jako etnograf w społeczności lokalnej, akurat do niego się nie odwołują. Jest z Poznania. No dobrze, to znaczy, że przed Magdą stoi jeszcze pewne zadanie, to znaczy właśnie propagować, zresztą nie tylko jej, ale właśnie propagować lekturę Murzynowa jako obowiązkową lekturę do poduszki tak długo, aż się odciśnie na umyśle. Nie tyle z Poznania, co z Popuła. No nie, to widać, to widać w jego tekście, ale no, nie zmienia faktu, że ja jako czytelnik z zewnątrz po prostu dostrzegłem taką rzecz. To nie jest kwestia wytyku, tylko po prostu akurat wydaje mi się, że znakomicie by to właśnie jedno z drugim chodziło. Zresztą od razu powiem, że Magdzie jako redaktorowi tej książki dobrze udało się ograniczyć powtarzania treści, ponieważ kilku autorów zaczyna od tego samego, to znaczy, że prowadziłem badania tu i tu i podawania wstępnych informacji dotyczących tego, ale akurat jakoś tak się to udało tutaj zrobić, że nie ma człowiek wrażenia, że pięć razy czyta to samo. To zawsze jest podawane w kontekście własnych badań i raczej jest nacisk na te informacje, które wydają się istotne. No, może z wyjątkiem wielokrotnie powtarzających się informacji na temat takich podstawowych, na temat cerkwi w Bielborze, no ale z kolei to trudno było to wszystko wyłapać i uporządkować. One odgrywają rolę w każdym z tekstów, które są omawiane. Generalnie biorąc, bardzo nie chciałbym referować wszystkiego po kolei, bo zajęłby to strasznie dużo czasu, ja popełniłbym mnóstwo błędów i w dodatku zdradził no, cały szereg ciekawych rzeczy, z których każdy na własną rękę powinien się zapoznawać. Natomiast dla mnie, i tym chciałbym się podzielić, najciekawszą rzeczą, która wynika zarówno z tekstów dotyczących Białego Boru i Murafy, jak też tego wszystkiego, co tych badań w innych miejscowościach, które tutaj zostały
zostały zreferowane, wydają się, po pierwsze, taka dość szczegółowa rzecz, ale dla mnie jako człowieka zajmującego się od wielu lat problemem autoidentyfikacji narodowej i społecznej, to wszystko, co zostało zanotowane i skomentowane na temat definiowania, opowiadania o polskości. My ciągle jesteśmy troszkę bezradni wobec problemu relacji między wyznaniem, religią, a taką autoidentyfikacją narodową. I właśnie najczęściej kończy się tak, że powtarzamy o tożsamości, autoidentyfikacji Polak, katolik i właściwie na tym się to wszystko zawsze kończy. Natomiast ta książka zawiera moim zdaniem kapitalne materiały, które pokazują, że kategoria Polak, katolik to nie jest koniec, ale to jest dopiero początek refleksji. Bo no, dla mnie odkrywcze były wywiady, w których oni jakby opowiadali, że no tak, my jesteśmy Polaki, ale my jesteśmy Polaki katoliki, a nie prawdziwe Polaki, czyli pany Polaki czy Lachy, bo temu prawdziwemu Polakowi właściwie odpowiadałaby kategoria Lach, czyli tego ten Polak pan, który gnębił płaszczyźnianych chłopów, tam wyrzynał Murafian, jest, no właśnie reprezentował kulturę dworską, pańską i ze wszystkimi konsekwencjami. Czyli mam kategoria Polak w tej zbitce Polak-Katolik po prostu nie należy do, jak ja to określam, nacjonalistycznej kategorii opisu świata. To nie jest kategoria taka jak kiedy Ukraińcy z Białego Boru o sobie mówią ja Ukrainiec, ponieważ to jest no właśnie kategoria autoidentyfikacji ze świata nacjonalizmu. Polak, katolik na terenach, no przynajmniej na Podolu, oznacza nadal kategorię bardziej kulturową, a nie kategorię w świecie nacjonalizmu. To jest niezwykle ważne, ponieważ proszę zwrócić uwagę, jak ogromny wpływ ma to na analizę wszelkich danych statystycznych, którymi uwielbiają posługiwać się i socjologowie, i historycy, politolodzy. Z mojego punktu widzenia ten sposób myślenia zarejestrowany właśnie przez badaczy powinien być podnoszony także przy badaniach materiałów źródłowych dla okresu na przykład międzywojennego II Rzeczpospolitej dla analizy materiałów statystycznych polskich spisów powszechnych. Bo w gruncie rzeczy my dopiero dzięki temu możemy zrozumieć mechanizmy funkcjonowania społeczności polskiej nie tylko na Podolu, ale i na Żytomierszczyźnie w latach drugiej rewolucji, bo to jest, ja akurat kiedyś zajmowałem się Ukrainą 1821 w książce o interwencji niemieckiej na Ukrainie i o rewolucji ukraińskiej. I tam na przykład to tłumaczy fenomen tego, że po I wojnie światowej z Ukrainy przyjechało do Polski prawie milion ludzi, z Ukrainy, Białorusi około miliona ludzi, ale te społeczności drobnoszlacheckie i chłopskie pozostały. Między innymi właśnie dlatego, że ich polskość była w cudzysłowie inną polskością niż tych, którzy myśleli w kategoriach nowoczesnych narodów, mieszkali w Kijowie, we dworach, w miastach. Także to jest pewien bardzo ważny moim zdaniem wkład i łącznik tej książki z innymi dyscyplinami humanistycznymi. Czego bym może nie tyle oczekiwał od tej książki, ale o co poprosiłbym, żeby pani profesor z
swoich następnych badaniach, czym się zainteresowała i co chciała, by wpisała do swojego kwestionariusza badawczego. Po prostu marzyłbym o przeczytaniu badań następnych, których równorzędnym polem badawczym obok Ukraińców w Białorusi byliby rzymscy katolicy obrządku zachodniego w Białorusi. To właśnie problem, tak jak tu problem relacji tej społeczności właśnie rzymskiej i greckiej załatwiony jest jednym cytatem i to cytatem, który dla kogoś, kto miał cokolwiek wspólnego z etnografią budzi, no po prostu jest sygnałem alarmowym, a mianowicie profesor Zowczak pisze, że relacje tutaj rzymskich katolików i greckich katolików są w zasadzie poprawne. Czyli bodaj takiego terminu używa i daje później jeden cytat. Tymczasem to oznacza, że jest to wielka przestrzeń do przebadania. Tym bardziej, że małżeństwa mieszane jeszcze to wszystko komplikują. I tu bym się gotów kłócić, że ten cały aspekt rzeczywistości należy również do kultury religijnej. Daje się opisać w tym kontekście. To jest pytanie o relacje między budową nowego kościoła rzymskiego i greckiego w Białymborze, no bo to trwało równolegle. Ja nie wiem, czy ten modernistyczny, ten taki daszek rzymskokatolicki nie jest jakąś próbą odpowiedzi na Nowosielskiego. To jest do zbadania. To miało przypominać Arkę Nowego. No właśnie, Nowosielski sięga głęboko do podstaw. Nie Nowosielski, tylko ten rzymskokatolicki. No, ale ja rozumiem, ale tak jak Nowosielski sięga do podstaw, tak tutaj no, Arka Nowego też jest podstawą, jest próbą dialogu na tym samym poziomie, no tylko jak wyszło, to w sensie zewnętrznym to... Znaczy, jak widać, no w każdym razie, moim zdaniem, i to jest troszkę szerzej, nie tylko badania właśnie w przypadku Białego Woru między Polakami a Ukraińskimi, ale Ukraińcami, ale także szerzej, to znaczy nie dowiedzieliśmy się, czy pewna grupa, o właśnie, a propos tych znakomitych opisów etnograficznych, drugi, który mnie zachwycił szczegółowy, to jest opis przeprowadzki z cerkwi cmentarnej do tej nowej, w 1997 roku wybudowanej, zasiedlanej przez ten. I to jest opis grupy, która w 80% idzie do przodu, ale z głową do tyłu, mając wszystkie dobre wspomnienia i wcale chyba nie bardzo chcąc opuszczać ten oswojony świat starej kaplicy i z dużą, że tak powiem, niepewnością przenosząc się do tego nowego, no, bardzo w sumie przez elity tworzonego miejsca. Więc ten szerszy kontekst powinien też moim zdaniem dotyczyć badań, szerszych badań nad kościołem rzymskokatolickim na Ukrainie współczesnym, który działa no, w wymiarze lokalnym na terenie Winnicy i okolic, ale w którym główne procesy i budowa ukraińskiej tożsamości tej wspólnoty religijnej zachodzi na poziomie wyższym, gdzieś w Kijowie, w władzach najwyższych kościoła i on promieniuje na tych księży, którzy dokonują reinterpretacji katolicyzmu na poziomie parafii w Murasie. Także to są dwa aspekty. No i trzeci aspekt, którego
ja jestem historyk społeczny, interesuję się gospodarką, więc dla mnie zawsze będzie ważne, co poza tym, że ci ludzie chodzą do kościoła, modlą się i śpiewają po polsku bądź po ukraińsku, jeszcze robią w życiu, bo to nie jest tak, że to są wszystko rolnicy i emeryci i ludzie żyjący z tej, z rent czy emerytur, ale oni są także aktywni na polu poza, na polu ekonomicznym, społecznym, politycznym. To są wszystko elementy i jest dla mnie niezwykle ciekawe, na ile przebywanie w pewnym świecie religijnym wpływa na z jednej strony na ich postawy wobec wielkiego świata, a z drugiej strony wielki świat na nich. To już bardzo ładnie pisze pan Kosik, że jak dopóki mieszkał w Białym Dworze, to nie było problemu, żeby on i dzieci i wszyscy mówili po ukraińsku. Ale kiedy się przenosi do dużego miasta, to nagle się okazuje, że utrzymanie pielęgnacji mowy ukraińskiej przestaje być takie proste. Myślę, że liczba osób, które urodziły się w rodzinach ukraińskich, jako tak katolickich w Białym Dworze, wyjechały z Białego Dworu i do niego nie wróciły, jest całkiem spora, bo to jest bardzo ambitne środowisko. Jak ono wybuchło w latach 90. w Warszawie, to po prostu gdzie się człowiek nie obejrzał, to widział kogoś z Białego Dworu. I to nie, oni się niekoniecznie właśnie nominowali jako aktywni działający Ukraińcy. Więc to też jest pewien aspekt, na ile ci ludzie, którzy mają więzi rodzinne potwierdzone nie tylko metryką, ale przyjazdami co pewien czas do rodziny, choćby na pogrzeby, pozostają członkami tej wspólnoty kulturowej, bo to, że rodzinnej, jasne, ale czy właśnie w jaki oni sposób funkcjonują w tym ukraińskim świecie, którego stolicą jest Białoruś. Więc to jest następne pytanie. Ja wiem, że trudno znaleźć w ciągu zwłaszcza krótkich badaniach odpowiednią grupę rozmówców, ale jakby w pewnym momencie kultura religijna wychodzi na inne płaszczyzny życia ludzkiego, no to wiecie lepiej ode mnie. I to jest kolejne, moim zdaniem, bardzo ambitne zadanie, żeby je podjąć w następnych badaniach. Bardzo dziękujemy. Ja rozumiem, że nie trzeba było mikrofonu, bo głos wykładowcy jest donośny i wszyscy Państwo dobrze słyszeli. Wszystkie zarówno pochwały, jak i oczekiwania w stosunku do pani profesor Magdaleny Zowczak i kolejnych badań. No muszę powiedzieć, że moją uwagę też zwrócił ten, być może to fragment, to znaczy to jest takie zdanie, że między katolikami dwóch obrządków w Białym Dworze obserwowaliśmy dystans głębszy niż między katolikami prawosławnymi w Murawie. No. Nie wiem, czy dokładnie o to chodziło, ale moją uwagę też zwrócił właśnie to sformułowanie. Więc to jest to jedno, a drugie znajdę, jak będzie właśnie. Ale też jest wiele takich innych punktów, które pewnie też jeszcze się nam tutaj pojawią. Być może jeszcze wysłuchamy kolejnych oczekiwań, czy jakichś elementów, które szczególnie zainteresowały. Jeśli będzie chwila, to ja to potem jeszcze krótko skomentuję. No, zobowiązany. Ja może powiem, to wytłumaczę, że to, co oglądamy, to są zdjęcia z terenu, zarówno z Białego Dworu, jak i z Muław i okolic. Ta, troszkę taka jest zgadywalka, co jest skąd, ale myślę, że Państwo sobie radzicie oglądając. One się troszeczkę przemieszały. Dokładnie, to jest taki kolaż, tak jak pracę z kolażem i to słowo, taki wytrych trochę dla tej pracy. Tam również takie są ilustracje, które można obejrzeć. To może, Łukaszu, może Tobie oddam głos. Masz mikrofon, nie wiem, czy Twój głos wykładowcy nadal jest na tyle nośny, żeby nas dobrze tutaj słuchać, tak szybko i daleko, bo nie wszyscy siedzą w sali, więc, a przypominam, że jest to nagrywane, na pewno nie chciałam mi przeszkadzać, a to będzie na pewno łatwiej słyszane. Jeśli Państwo trzymają potrzeby z tyłu, to mogę mówić przez mikrofon, ale jeżeli nie, to wolałbym jednak uniknąć. Dziękuję bardzo.
A propos tych zdjęć przemieszanych, czy je rozpoznajemy, na jednym z nich przed chwilą mignęło mi zdjęcie restauracji Amazonka. O Boże, no przepraszam, wzruszenie odbiera mi głos. Kontynuować swoją wypowiedź. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie, że mogę uczestniczyć w tym spotkaniu na temat książki redagowanej przez profesor Magdalenę Zowczak. Skoro pada tutaj to słowo redagowane i profesor Mędrzecki tak ładnie powiedział o redakcji, to tutaj niechybnie jest także ręka pani Ewy Majewski-Kolber, która jest też z nami i to natychmiast w ogóle tekście się wyłapuje, no mówiąc krótko, tą znakomitą pracę redakcyjną. Ja chciałbym powiedzieć o kilku rzeczach. Część z nich pokrywała się z tym, o czym mówił profesor Mędrzecki, więc nie będę powtarzał tych wątków, ale niektóre wydaje mi się, że będą nowe. Znowu postaram się nie zdradzić Państwu tego kryminału, który jest w środku, tylko powiedzieć o kilku takich ogólniejszych kwestiach. A odwołam się do jeszcze czasów trochę wcześniejszych, poprzedzających te ostatnie badania prowadzonych pod kierunkiem profesor Magdy Zowczak. A mianowicie dla mnie bardzo szerokim kontekstem, nie chodzi mi o taki kontekst stricte historyczny, ale bardziej taki kontekst etnograficzno-terenowo-teoretyczny, są wcześniejsze badania prowadzone przez Magdę. Badania prowadzone jeszcze w Republice Białorusi, w kształtującej się Republice Litewskiej, wcześniejsze jeszcze zagadnienia z badań właśnie w Polsce południowo-wschodniej, które kiedyś określaliśmy badaniami z zakresu kultury symbolicznej, później antropologii religii. I to, co dla mnie jest tak niesłychanie istotne i co sobie strasznie mocno uzmysłowiłem, czytając tę książkę, mimo że mówimy, że to jest wciąż książka o antropologii religii, to jest to książka absolutnie o czymś innym niż te wcześniejsze teksty sprzed 30 lat. I jakby przypominając sobie badania Magdy prowadzone z różnymi grupami studentów, pierwotnie na Wileńszczyźnie, później gdzieś w okolicach Wrocławia, później przesuwając się dalej na południe w stronę Grudka, to te różnice są bardzo widoczne. Na początku było to zainteresowanie wiedzą apokryficzną, apokryfami, mitologią zamawiania. To wszystko gdzieś tam się skupiło później w Biblii Ludowej. I były to zarówno badania prowadzone przez samą Magdę, jak i przez studentów. Dlaczego ja się odwołuję do tych wątków? Dlatego, że tym głównym przedmiotem badawczym, problemem badawczym, przynajmniej tak mi się wydaje, przepraszam, mówię o swoich odczuciach, i w kręgu tych zainteresowań leżało to, w co ludzie wierzą. Co jest centrum? Co jest centrum tego całego przedmiotu religii, doświadczenia religijnego, tych spotkań osobistych z Matką Boską, ze świętymi i tak dalej. Takie bardzo bezpośrednie doświadczenie wynikające z pracy terenowej, czyli dostęp do źródeł, które są niemożliwe do wytworzenia w innej sytuacji niż bezpośredniego tego spotkania etnografki czy młodych etnografów, etnografek z ludźmi. Ta książka mówi nam o czymś zupełnie innym. Mówi nam o pewnych organizacjach, o pewnych instytucjach. Aparat pojęciowy jest zupełnie inny, chociaż wychodzi od, zaczyna się jedno z pierwszych zdań, tam pojawia się Czarnowski jako ta kultura religijna. Ale przedmiotem zainteresowania jest coś zupełnie innego, czyli to, w jaki sposób różne praktyki religijne i w jaki sposób różne ekspresje religijne funkcjonują pomiędzy różnymi skalami, w jaki sposób uwikłane są w politykę państwa narodowego, w strategię kościoła rzymskokatolickiego, zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. I to, co dla mnie w przypadku tej książki, ale podobnie jak przy wszystkich wcześniejszych projektów, Magdy niesłychanie ważną rzeczą jest stworzenie, przeprowadzenie, zrealizowanie takiego bardzo dużego, przemyślanego projektu naukowego, który jest jednocześnie połączony z projektem dydaktycznym,
kształcenia studentów. Dla mnie w ogóle nie ma badań naukowych bez pracy ze studentami. To jest w ogóle nieodłączna, nieodłączna część. I trzecia sprawa, z tym bardzo mocno, związana, no to jest ta kwestia bardzo świadomej postawy teoretycznej i metodologicznej. I wymagania tejże postawy nie tylko od samej siebie, ale także od pozostałych uczestniczek i uczestników badań. Nie ma nic prostszego niż utknąć w pewnym aparacie pojęciowym i realizować go przez kolejne lata. Ta książka jest świetnym przykładem, że Magda bardzo żywo reaguje na to, co się dzieje współcześnie w zagadnieniach z antropologii religii i że zmusza do tego także studentów. A to zaangażowanie metodologiczne, ono się ujawnia w różnych aspektach. To nie jest tylko taka gotowa formułka, jaką bardzo często wielu z nas stosuje, żeby mieć po prostu ten problem metodologiczny z głowy. Tutaj temu jest poświęcony cały rozdział, z którego fragment sobie pozwolę sobie zacytować w artykule Magdy Zatorskiej, dotyczący perspektywy porównawczej, czegoś, co w etnologii i antropologii jest tak niesłychanie istotne. A mianowicie cytuję takie jedno zdanie Magdy. Praktyka porównawcza to nie tylko refleksja i metodologia badań, ale także odpowiednie przemyślenia i świadome konstruowanie tekstu antropologicznego. Ten tekst antropologiczny jest skonstruowany niesłychanie świadomie. I kiedy ja pierwszy raz sięgałem do tej, czy nawet nie sięgałem, tylko bardziej Magda opowiadała, że ma być ta książka, to szczerze mówiąc, to miałem pewne wątpliwości, jak ten biały bór da się połączyć no właśnie z tym bardzo odległym Podolem. Jeszcze słyszałem, że mają tam być wątki neomickie i jeszcze badaczka z Kijowa, a w ogóle to jest etnograf Tomasz Kosiek, który ma w ogóle inne jakby inną perspektywę. Strasznie by to dziwiło, jak to wszystko pomieścić. W tej książce łatwo możemy zrozumieć, co znaczy świadome skonstruowanie tekstu, jeżeli w sposób świadomy wykorzystamy odpowiedni aparat pojęciowy, odpowiednie teorie. W jaki sposób to zrobić? To już nie będę Państwu sprzedawał, to właśnie zachęcam Was, żebyście do tego sięgnęli, ale ta książka także pokazuje, w jaki sposób można połączyć takie rzeczy, które wydają się niemożliwe na pierwszy rzut oka do połączenia. Akurat tego przykładu w książce nie ma, ale ja pamiętam jeszcze z początku lat 90., kiedy Magda opowiadała, jak jedna z znajomych rozmówczyń w Podwileńskiej, chyba czy samego Wilna, opowiadała o tym, że się modli do świętego Julia Gagarina. Tu była konotacja świętego, ten wypas zwierząt, Gagarin i tak dalej. Wtedy nam się to wydawało jakąś przedziwną w ogóle fuzją, bardzo, bardzo dziwną, ale oto po 30 latach Marcin Skupiński w swoim tekście pisze o modlitwie w czasach radzieckich do Lenina, organizowanych przez księdza. To nam przez prawdziwego księdza. To nam pokazuje pewien pomysł. I okazuje się, że to coś, co może być bardzo łatwo odrzucone we współczesnych kontekstach, jeżeli przyjrzymy się temu, co dzieje się we współczesnym kościele, w instytucjach współczesnego kościoła, to okazuje się, że na przykład takie szczegóły, z których się czasami no, niektórzy wyśmiewają, inni traktują szalenie poważnie, czy jak wprowadzenie Harry'ego Pottera do homilii księży rzymskokatolickich w Polsce, czy na przykład kazania o Hello Kitty, wcale nie są tak bardzo odległe od tych wątków, no mówiąc krótko, one się wpisują w całą współczesną retorykę części Kościoła, tego zwrotu lewerystycznego, konserwatyzmu, odwołania się do pewnych wizji apokaliptycznych i tak dalej. I to jest niesłychanie istotne, tak mi się wydaje, kiedy właśnie odwołam się do wcześniejszych badań Magdy, jeżeli przyjrzymy się temu, co właśnie dzieje się tutaj współcześnie.
Nie będę powtarzał to, o czym mówił Włodek, czyli tych szczegółowych rzeczy dotyczących opisu właśnie mirafy, białego boru. Są to rzeczywiście bardzo dobre, bardzo dobrze zdobione rzeczy, ale chciałbym zacytować jeden fragment jeszcze, także z tej pierwszej wstępnej książki, która pokazuje bardzo dobrze całą taką właśnie świadomość chęci uchwycenia zmiany. Nie jakiegoś statycznego momentu, w którym uczestniczą etnografki i etnografowie, ale rzeczywiście uchwycenie zmiany, pokazującym, że mamy do czynienia z pewnym procesualizmem, a nie jakąś zamkniętą statyką. Zmiany te zachodziły w trakcie badań, których wyniki prezentujemy w książce. Naszym celem był opis aktualnego stanu kultury religijnej wobec zmian związanych z transformacją polityczną i antropologiczna interpretacja roli religii w życiu wybranych katolickich społeczności w Ukrainie i w Polsce. Jaką rolę pełni w konstruowaniu współczesnej, ekspresywnej podmiotowości? W jakich okolicznościach hamuje, a w jakich wspiera przenikanie demokratycznych zmian do życia lokalnych, prowincjonalnych społeczności? To wydaje mi się takim rzeczywiście bardzo ciekawym pytaniem, sformułowanym dokładnie według tego podstawowej zasady stawiania pytań w tekstach etnograficznych. Ta książka pokazuje nam za sprawą wprowadzenia profesor Zowczak, jak zmienia się kwestia religii w ciągu ostatnich 30 lat. Rozpoczynam od tego punktu wyjścia, czyli represji komunistycznych, zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie radzieckiej, potem upadek komunizmu, czas karnawału, który powoduje, że zupełnie inaczej kształtowały, rozwijało się życie religijne już w niepodległej Ukrainie i w niepodległej Polsce pierwszego dziesięciolecia. Pokazuje kwestię ekumenizmu, odwrotu od ekumenizmu, tendencji integrastycznych, tego zwrotu w kierunku lefebrystycznego i postaw antysoborowych obecnych bardzo w postawie Kościoła, zarówno wśród kleru i wiernych. Ale pokazuje też, że nie można tej samej kalki przykładać do obydwu mniejszości, bo cały czas działamy w obszarze mniejszości i pokazuje nam, w jaki sposób inne tendencje miały miejsce na Ukrainie. Czyli kiedy władze Kościoła, budując nowy narodowy, w jakimś stopniu rzymski Kościół, obrządku greko-katolickiego, czy także rzymsko-katolickiego, występowali przeciwko takim udomowionym formom praktyk religijnych, które stanowiły jakby podstawę zachowania tej tożsamości katolickiej, specjalnie nie mówię polskiej, takich jak modlitwy, nie wiem, czuwanie przy zmarłym, leczenie modlitwą i tak dalej, jako właśnie przejaw takich, w cudzysłowie, nie wiem, zabobonów, postaw magicznych, takich jak na przykład używanie alkoholu w czasie czekania przy zwłokach. I w jakimś, aż w końcu zwraca uwagę, co jest bardzo obecne, co także tutaj pojawia się na tych fotografiach, czyli tę nacjonalizację religii i etnoreligię, prawda, pokazując nam postawy związane właśnie z tą współczesną instytucjonalizacją Kościoła, czy znowu organizacją na przykład księdza Natanka, czy jego odpowiednika w Ukrainie. I to, co jest istotne także w tym, na razie mówię jeszcze o wprowadzeniu, zaraz dwa słowa o pozostałych tekstach powiem, to w jaki sposób przeprowadza nas, chciałbym sobie zażartować niczym Mojżeszka przez te teorie pojęcia antropologii religii, czyli zaczyna od Czarnowskiego, ale po to, żeby bardzo szybko jakby wskazać w ogóle zupełnie inne punkty odniesienia, czyli na przykład Wiktora Ternera, Michaela Hertzfelda, oczywiście Charlesa Taylora, czy Agnieszki Halendy, właśnie po to, żeby pokazać, na czym polega ta kwestia organizacji i instytucji życia religijnego. A zatem z jednej strony na początku jest kultura religijna, o której także mówił mój przedmówca, ale także performance, ekspresja religijna, instytucja i organizacja. To tylko, że tak powiem, przykład wykorzystania narzędzi teoretycznych, które można wykorzystać w opracowaniu antropologicznym. Mam tutaj stosowny cytat, ale już nie będę go przytaczał, żeby nie przedłużać.
I kiedy wspominałem o właśnie tym świadomym konstruowaniu tekstu antropologicznego, no to mamy tutaj ten, moim zdaniem, bardzo ciekawy artykuł Tomasza Kośka o antropografii, no, który rzeczywiście pokazuje nam pewne konteksty życia współczesnej mniejszości grekokatolickiej. O tym, w jaki sposób on jako etnograf, Polak i tak dalej zmagał się, ale nie po to, żeby pokazać, jak swoje trudy, tak powiem, i przed chwilą bym właśnie gościł przed sobą. A, no tak, to tylko żeby właśnie pokazać tę zniuansowaną problematykę, że mamy, nie mamy do czynienia z jedną społecznością ukraińską. To jest też mnóstwo wewnętrznych podziałów, włącznie z tymi Perekińczykami, tak. Mamy kolejne jakby poziomy zróżnicowania, a nie jednorodności. A przede wszystkim te, że powiem, kwestia osobistego doświadczenia, w jaki sposób no, zostaje się członkiem społeczności rodziny ukraińskiej. Bardzo ciekawy tekst Julii Bójskiej, która wprowadza nam jeszcze jeden świetny kontekst, a mianowicie pojawia się nam Włodawa. I także bardzo świadomy, wytłumaczony sposób, jako pewnej mniejszości prawosławnej, ale przede wszystkim pojawia się Julia jako prawosławna Ukrainka wśród grekokatolickich mieszkańców Białego Polu. A oprócz tego pojawia się także jako prawosławna etnografka Ukrainka na Podlasiu, gdzie rozmawia nie tylko z prawosławnymi Ukraińcami, albo tutejszymi prawosławnymi, ale także z rzymskimi katolikami i jakiego rodzaju powoduje nowe problemy w badaniach etnograficznych. Pojawia się artykuł Jana Lecha o ekspresji muzyki. Kolejny ważny wątek, do którego bym chciał w jakiś sposób się ewentualnie później odnieść, stawiając ci, Magdo, pytanie o estetykę w Poznaniu religijnym. Tekst Jacka Wajszczaka, tutaj operatora, który zaczyna od takiej trochę dziennikarskiego wprowadzenia w ten Biały Ból, po to, żeby nas prowadzić w ogóle ten język trochę z innej rzeczy, czyli samej cerkwi Nowosielskiego, prawda? No, pokazując, w jaki sposób kolejne projekty. O Marcinie już wspomniałem, kilkoro jeszcze jest autorek i autorów, nie będę o nich mówił, ale o takiej świadomości metodologicznej konstruowania tekstu antropologicznego. Także doskonale świadczy, że Magda zaprosiła do współpracy Elżbietę Przybył-Sadowską, jasno mówiąc, że ma zupełnie inną perspektywę, ponieważ jest religioznawczynią i z założenia interesuje ją bardziej, w cudzysłowie, ta czysta forma religii, niż właśnie te jakby konteksty ludzkiego działania w praktyce dnia codziennego. Żeby już dłużej nie zabierać głosu i dać szansę Bartkowi, a później Magdzie i Państwu, pozwolę sobie na jeszcze jedną refleksję, trochę smutną dla mnie, a z drugiej strony znowu bardzo wesołą i otwierającą nową perspektywę, no smutną, ponieważ ta książka niestety w moim przekonaniu za sprawą wojny w Ukrainie stała się pracą bardziej o charakterze historycznym. I niestety to, o czym czytamy w tej książce, to no niestety musimy to potraktować jako część procesów zachodzących w kraju, w którym już toczyła się wojna. I obawiam się, że część z tych rozmaitych postaw tutaj jest już po prostu nieaktualna, zważywszy na co bardzo mocno podkreśla uwagę zarówno Magda, jak i autorki, autorzy, przynajmniej w kontekście Murafy, że mamy tam do czynienia z rzymskimi katolikami oraz z prawosławnymi cerkwi Patriarchatu Moskiewskiego. Więc już to rodzi zasadnicze problemy. Kolejne wątki, które się pojawiają, no to na przykład jak ten wizerunek Matki Boskiej Murawskiej, ale także innych cudownych wizerunków jest sprawczych czy zaangażowanych już
wyniku współczesnej wojny, prawda? Pytanie o te właśnie współczesne relacje, czy one do ciebie jakoś docierają, czy to jest rzecz na rozmowy w przyszłości, kiedy byś chciała ich odwiedzić. To jest całe mnóstwo pytań i pomysłów na kolejne nowe badania. Ja tylko mogę powiedzieć, zupełnie kończąc, że ja niestety nigdy nie byłem w żadnym zespole Magdy, choć razem wyjeżdżaliśmy. Chociaż były zapraszane. Ale ja się nie znam na religii. Dlatego z przyjemnością w przyszłości, jeśli jeszcze podtrzymam zaproszenie, to naprawdę jak mawiał pewien znajomy Jerzego Janickiego, pani to na pulanach. Dobra, dziękuję bardzo. Jednym słowem już prawie zespół badawczy nowy masz, wyznaczone ścieżki też, można powiedzieć, że ścieżki zróżnicowane, musisz wybrać, co dla ciebie jest ciekawsze. Ja może tylko powiem, bo państwo wysłuchali dwóch wypowiedzi, które jednoznacznie pokazują, że książka jest fascynująca. Tę książkę można również kupić, tam jest właśnie pani Ewa Pajewska Kojder. Nie, pani Ewa Pajewska jest tutaj. Przepraszam, tam jest moja koleżanka. Ale wydawnictwo Oficyna Naukowa jest reprezentowana w tych dwóch, przez dwie panie i są książki do nabycia. I rzeczywiście, to też chciałam powiedzieć, bo to jest moje niedopatrzenie, powinnam od razu powiedzieć, że książka została wydana przez Oficynę Naukową i że rzeczywiście to jest marka sama w sobie. Każda książka, którą się bierze do ręki, wydana przez portret, gdzie swoją rękę ma pani Ewa Pajewska-Kojder, to jest praca wyśmienita. I tutaj od strony przygotowania, to chciałabym zachęcić wszystkich państwa do sięgania do książek wydawanych przez wydawnictwo i współpracę z panią Ewą. Nie wiem, czy robię dobrze, czy... Bardzo dobrze. Że tutaj nie zapraszam. Wiele pracy pani teraz nie narzucę, ale chętnie przyjmę. Warto to podkreślić. Ja chciałam jeszcze powiedzieć może, że książka Magdy w języku angielskim ukazała się dwa lata wcześniej, niż w języku polskim w 2019 roku. Wydana w wydawnictwie Lang, też w dobrym wydawnictwie, więc jak widać Magda ma szczęście do dobrych wydawnictw i choć jak usłyszeliśmy wątki może już bardziej historyczne, związane też jakby ze zmianami i wojną. No ale też trzeba powiedzieć, że ta wojna w Ukrainie trwała do 2014 roku. Magda rozpoczęła badania tym konkretnymi zagadnieniami w 2012 roku. Więc tak naprawdę gdzieś tam zawsze ta wojna była w tle. Natomiast bez wątpienia warto byłoby z nowym zespołem badawczym. Ja myślę, że spośród państwa też zrekrutujemy też te parę osób do tego zespołu. I wtedy i mam nadzieję, że wojna się skończy szybko i że będziemy mogli wtedy kontynuować wątki w zmienionej już Ukrainie. Ale wysłuchajmy jeszcze, pozwolicie państwo, wysłuchajmy jeszcze zdania Bartka Chromika, przepraszam bardzo za familiarizm. Zaraz zobaczymy, na ile będzie Bartek słyszalny, jeśli nie, ja zaraz tutaj dostanę mikrofon i zaraz zobaczymy Bartku, spróbuj powiedzieć. To ja już zaraz ułatwię. Tak, mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Na wstępie chciałbym przeprosić za to, że nie jestem z państwem ciałem. Wynika to z faktu, że dzisiaj jeszcze dojeżdżają do Bielska Białej studenci, którzy przebywali w Białowicach, którymi się opiekowałem, gdzieś tam, którzy realizowali tam swoje problemy, to były tutaj tematy badawcze. Natomiast tutaj może od studentów, i to będzie takie nawiązanie do tego, co przed chwilą zostało powiedziane o jakości książki. I oczywiście też musiałem przeprosić studentów za to, że oni troszkę wcześniej wyjadę. Pokazywałem książkę, opowiadałem o spotkaniu i to też były głosy studentów, że książka jest bardzo ładnie, estetycznie wybrana i samą przyjemnością jest trzymanie jej w dłoniach, takie przeglądanie. Ja o tych filmach też wspominam nie bez kozery, gdyż do tego tematu będę jeszcze na pewno nawiązywał. Natomiast na samym początku muszę powiedzieć, że w pierwszym momencie, kiedy prowadząca to spotkanie dr. Karolina Waszczyńska zaproponowała mi udział
w tej dzisiejszej dyskusji, no, czułem coś w rodzaju strachu. Strachu przed tym, że ciężko będzie mi się odnieść do książki profesor Zomcza. Nie dlatego, żeby ta książka jak gdyby czegoś jej brakowało, to znaczy chodziło o to, że może nie będzie brakowało czegoś, żeby o tej książce mówić. Nie chodzi tylko jak gdyby o moje książkowe doświadczenie, ale też jak gdyby o fakt, że kulturą religijną niespecjalnie się do tej pory zajmowała. Natomiast jeździłem wielokrotnie w grancie, uczestniczyłem w grancie profesora Lecha Broza, wcześniej jeszcze rokiem dotyczącym Utruszczyzny. Tydzień temu w tej samej sali spotykaliśmy się z gośćmi z Utruszczyzny, wcześniej jeszcze z doktorem Tadeuszem Badaniukiem. Jeździłem na Wielkopolszczyznę, w sumie spędziłem przeszło pół roku. I jedną z takich zalet, wielkich korzyści, które powiem tutaj, jak gdyby tak trochę egoistycznie wyciągnąłem, jak gdyby z lektury tej książki, która jak gdyby sprawiła, że ten początkowy strach, w jaki sposób się rozwiał, było to, że ta znajomość Ukrainy, która jak gdyby wyniosłem z tych projektów badawczych, z karta swojego wczesnego, okazała się tutaj zupełnie niepotrzebne, czy wręcz nieadekwatne. A można powiedzieć, jakby to jest takie wydarzenie pesymistyczne, ale można to sprawę odwrócić. Można powiedzieć, że ta książka kolejny raz sprawiła, że mogłem Ukrainę w jakiś sposób na nowo poznać. Jeżdżąc na Wielkopolszczyznę, na Pruszczyznę, przyjeżdżając obok pana Frankiska, zawsze w samochodzie doktora Badaniuka w Subaru Forester, w pewnym momencie łapaliśmy stację radiową, która nadawała z panem Frankiską, ona nazywała się Zachidni Polus. Zachidni Polus, żeby to przetłumaczyć na polski, znaczy to biegun zachodni. I to jak gdyby w jakiś sposób no, odzwierciedlało też moje przekonanie na temat tego, jak ta kultura ukraińska może wyglądać, które pogłębiło się jeszcze po wizycie w Doniecku w 2006 roku, a tym bardziej pogłębiło się po tych niespodziewanych kontaktach z zeszłego roku z mieszkańcami wschodniej Ukrainy, którzy przyjechali do Polski. Więc to taka troszkę dychotomiczna właśnie to postrzeganie Ukrainy jako czegoś takiego rozpostartego między tymi dwoma biegunami, biegunem zachodnim, biegunem wschodnim, ta książka we mnie przełamała. I jak każde odkrycie, jak każde zaskoczenie, było to coś niezwykle przyjemnego, niezwykle pouczającego. I w jaki sposób odnosi nas to do drugiej kwestii, o której chciałem powiedzieć, o takiej kwestii metodologicznej. Ja też nie ukrywam, że jak gdyby tutaj to, że mnie na końcu troszkę zburzyło mi tutaj przygotowane jak gdyby myślenia, nie chciałbym się powtarzać, więc na mówienie na końcu jest trochę trudniejsze, w jaki sposób muszę na nowo tę strukturę złożyć. Ale chciałbym odnieść się tutaj właśnie do tego wymiaru takiego metodologiczno-opisowego. I właśnie tutaj do tej kategorii porównania, którą muszę przyznać, że na samym początku przyjąłem no, z pewną taką dozą podejrzliwości. Bałem się, czy to może wyjść. Oczywiście były mi znane jak gdyby tutaj te teksty, które były cytowane w rozdziale teoretycznym dotyczącym porównań w rozdziale Magdaleny Zatorskiej. Natomiast miałem też takie doświadczenie, które wynikało chociażby z pracy Ukrainie ze studentami z Iwano-Frankiwska, gdzie te porównania czasami właśnie takie same przez się nasuwające, jak porównanie kursu z górami i podobne, raczej miałem wrażenie, że często mogą prowadzić do nich. Przez to, że właśnie to porównanie było nie do końca dobrze sformułowane, czy jak gdyby służyło pewnego rodzaju skontrastowania tych rzeczy, czy też może wychwycenia pewnego rodzaju podobieństw. Natomiast to, co jest niewątpliwą zaletą tej pracy, to znowu jak gdyby odejście od tej dwubiegunowości, odejście od tego, że przy tym porównaniu jak gdyby tworzymy dwa takie rozumiane na sposób wędrowski
typy idealne, między którymi jest rozpięta jakaś taka gradientowa przestrzeń. I zwłaszcza poprzez tutaj ten manewr z dodaniem kolejnych kontekstów badawczych, okazuje się, że my mamy taką jak gdyby przestrzeń wielowymiarową. Tak? Ja zawsze lubię takie nawiązania do metafory jakby do geometrii, że właściwie my bardzo daleko odchodzimy już nawet nie od tej prostej, która jest tylko jednowymiarowa, ale nawet od tej dwuwymiarowej płaszczyzny do geometrii, które są w jakiś sposób dużo bardziej rozwinięte i rozpierzchnięte jak gdyby w wielu przestrzeniach. I właśnie taki sposób wykorzystania porównania wydaje mi się, że uczynił z tej książki też naprawdę taką bardzo ciekawą propozycję metodologiczno-teoretyczną. Więc to jest kolejny aspekt, na który chciałbym w tym kontekście zwrócić uwagę. Powiedziałem już, że tak naprawdę niewiele z tych doświadczeń, które wyniosłem z pobytu w tej karakcyjskiej części Ukrainy, można by jakoś bezpośrednio przełożyć na tę rzeczywistość, która była opisywana w książce profesor Dobczak. Pewnie najłatwiej byłoby to, najłatwiej przechodziłoby to w tej społeczności białogorskiej. Natomiast ta książka tak naprawdę idealnie trafiła w takie moje teraźniejsze zainteresowania badawcze, które mają wiele wspólnego z religią, natomiast które wynikają z pracą ze społecznościami, z mniejszościami językowymi, tak? Między innymi z Bilamowianami, o których tutaj wspominałem. Wydaje mi się, że właśnie doświadczenia z tymi społecznościami w jakiś sposób pozwalają mi z jednej strony bardziej docenić, a z drugiej strony lepiej zrozumieć właśnie głębię treściową, która w książce profesor Zobczak została przedstawiona. I żeby wejść troszkę jak gdyby w ten temat, to muszę stwierdzić, że czytając tę książkę, miałem takie bardzo silne poczucie, że ona stanowi jak gdyby drugą część dyptyku, gdzie pierwsza część była jak gdyby zupełnie niezależnym przedsięwzięciem, ale to jest książka Olgi Lukiewicz, Lokalność i nacjonalizm, o społecznościach wiejskich w Galicji z dwudziestolecia międzywojennego, gdzie bardzo wiele z tych właśnie kwestii związanych z narodowością, z językiem, z wyznaniem zostało pokazane jak gdyby w takim kontekście historycznym. Tutaj mamy kontekst współczesny, natomiast tutaj jak gdyby poprzez zestawienie tych dwóch lektur dostajemy jak gdyby ten dodatkowy wymiar diachroniczny. Natomiast spośród tych wszystkich rzeczy, o których tutaj wspominałem, najciekawsze dla mnie osobiście były teksty, które były poświęcone językowi. I pracując z mniejszościami językowymi, głównie w środkowej Europie, w Polsce, właściwie nie da się o nich opowiadać, nie mówiąc o Johannie Gottfriedzie Herderze i tej jego tożsamości, którą on jak gdyby wyprowadził między językiem, narodem i państwem. Niemieccy fotoromantycy, łącznie z Herderem, mówili, że jeżeli jakaś grupa ludzi mówi jednym językiem, oznacza to, że oni myślą w sposób podobny, tak? Że ich myślenie jest podobne. A jeżeli myślenie jest podobne, to znaczy, że nie są przypadkową grupą ludzi, są czymś więcej niż jakąś taką zbieraniną, bo są narodem. A wreszcie idąc dalej tym sposobem myślenia, jeżeli oni są czymś więcej niż tą zbieraniną, jeżeli myślą w określony sposób, to powinni dla siebie stworzyć państwo takie, które będzie odpowiadało temu sposobowi myślenia. I oczywiście tutaj ten taki swego rodzaju relatywizm myślenia Herdera bardzo szybko usunął się, czy dał pole temu nacjonalizmowi, który znamy choćby z czasów współczesnych, a stało się tak między innymi
nich ze względu na to, że bardzo szybko ten sposób myślenia hegelowskiego zderzył się ze sposobem myślenia, jak gdyby, który wynikał z praktyki rewolucji francuskiej. Tam mieliśmy do czynienia z tą samą triadą. Język, państwo, naród, natomiast inny był jak gdyby kierunek działał. W tej praktyce mówiono, że skoro mieszkamy w jednym państwie, to jesteśmy jednym narodem i powinniśmy mówić jednym językiem. I ten sposób myślenia właśnie o języku, narodzie i państwie, gdzie mam do czynienia jakby z tym takim związkiem przyczynowo-skutkowym, przechodzeniem pomiędzy kolejnymi etapami tej triady, jest bardzo silnie zakorzeniony jak gdyby we współczesnej myśli europejskiej. Jego jak gdyby bardzo często ofiarami są właśnie użytkownicy tych języków mniejszościowych. I wydaje mi się, że ciągle przed tym myśleniem herderowskim uciekają, że ciągle jak gdyby no, są przez ten duch Herdera w jakiś sposób gonieni, w jakiś sposób cierpią ze względu na tych epigonów Herdera. I mówi się często właśnie o tych wspólnotach protonacjonalistycznych, protoherderowskich. Natomiast no, często, żeby do takich wspólnot dotrzeć, no, potrzeba się gdzieś tam cofać aż do czasów przednowożytnych, lecz niektórzy ludzie wątpią, że coś takiego mogło faktycznie istnieć. A tutaj, zwłaszcza w tekście Julii Bójskich, otrzymujemy nie tylko obraz takiej społeczności, takiej wspólnoty prawosławnych z Włonawy, którzy w jakiś sposób, no, w sposób czynny przeciwstawiają się jak gdyby tej utożsamianiu języka narodu i państwa. Ale co więcej, mamy też jak gdyby sformułowanie wprost innej triady, innego jak gdyby sposobu konceptualizacji, też bardzo prostego, tak? Bo jak gdyby tutaj ta sloganowość tych hasłów jeden naród, jedno państwo, jeden język jest w jakiś sposób siłą. I tutaj jest mowa właśnie o języku, lokalności i wierze. Natomiast nie ma między nimi takiego związku przyczynowo-skutkowego, jak w przypadku tego myślenia z czasów rewolucji francuskiej czy od Herdera. Natomiast mamy coś znowu, żeby posunąć się na inną, coś wybaczyć tę metaforę, bo jakby zdaję sobie sprawę z tych słabości. Jak gdyby z tym, że z jednej strony nie jest dla nikogo jak gdyby jakąś tam tajemnicą, że język, lokalność, wierzenie są zupełnie różnymi rzeczami, ale one są skupione w jedno. Niczym tutaj ta Trójca Święta, tak? Więc jak gdyby nie chodzi tutaj o to, że mamy inne elementy, które tworzą tę triadę w przypadku Włodawskim, ale inny jest rodzaj relacji, który między nimi zachodzi. I muszę przyznać, że było coś dla mnie niezwykle oczywistego, niezwykle odkrywczego, ale podane w niesamowicie prosty, przemawiający sposób i wydaje mi się, że spośród wielu wyśmienitych tekstów, które tutaj się znalazły, ten tekst również ze względu na osobę autorki, o czym już Łukasz Szyński wspominał, stanie się dla mnie takim rodzajem lektury obowiązkowej czy jakiegoś takiego kompasu przy myśleniu właśnie o problemach mniejszości językowej. Kolejną kwestią, która też wiąże się z Wilomicami, a która znalazła tutaj wyraz w tej książce, jest kwestia samej świątyni. Samej świątyni jako swojego rodzaju akcji z mundi, ale też świątyni jako przestrzeni budującej społeczność, nie tylko w wymiarze społecznościowym, ale również w tym takim wymiarze estetycznym, który w jakiś sposób przekłada się później na te estetyczne wywody danej społeczności. Tutaj to wpisanie chociażby też tej cerkwi, przepraszam, kościoła w Muracie, jak gdyby między te cerkwie prawosławne też wyznacza jakiś tutaj rodzaj symbolicznego porządku. Ta jak gdyby taka sensowtwórczość z kolei cerkwi pod wezwaniem Najświętszej Bogorodicy w Białym Dworze autorstwa Lubosiewskiego, no, też znalazła jak gdyby
wyraz w tych tekstach, które zawarły się w książce. Bardzo mocno wybrzmiało dla mnie jakby też to połączenie, że język polski miałby pasować do kościoła w Mulacie. I to mogę z kolei jakby pewną analogię w tym znaleźć do opowieści Dinamowian, że tylko do starego, drewnianego kościoła, który spalił się w latach 60. pasowały dawne stroje dinamowskie, stroje świąteczne. Więc mamy tutaj jakby związek między formą kościoła, a pewnymi takimi cechami kulturowymi. Więc to są rzeczy, które były dla mnie bardzo ważne, które były dla mnie odkrycze, oczywiście poza tym wszystkim, co zostało wcześniej powiedziane. Natomiast chciałbym powiedzieć jeszcze jednej takiej rzeczy, która może jest na takim poziomie osobistym szalenie istotne, takie słowo, które gdzieś tam od samego początku tej książki, bo czytałem tej książki, jak gdyby tak linearnie, tylko przeskakowałem w tych rozdziałach, jest ulga. Ulga oczywiście nie z tego, że tam książkę już przeczytałem, bo chciałbym się czytać więcej i więcej, ale ulga, która jak gdyby była dla mnie ważna z dwóch perspektyw. Przede wszystkim, naprawdę, była to ogromna radość, ale i ogromna ulga, że w Polsce w roku 2023 można przeczytać książkę o religii, która nie byłaby polaryzująca, która nie pogłębiała w ogóle jakikolwiek tekst, nie była to książki, która w jakikolwiek sposób nie pogłębiałaby tego konfliktu wewnątrzspołecznego, którym na takim poziomie, zarówno ogólnopaństwowym, jak i zupełnie lokalnym mamy. Więc to samo w sobie było już dla mnie ogromną przyjemnością, ogromną ulgą. Natomiast też taki zawsze mam przed oczami jakby ten plakat z Instytutu Ekologii, Ekologia za dziwi się świata. I właśnie to zadziwienie, taki moment, kiedy nagle poznaję coś zupełnie nowego, jest dla mnie jakby tą solą ekologii, tym takim największym momentem radości. I kilka takich momentów miałem, natomiast nigdy, ale przenigdy jakby nie wpadłem na to, że liturgia może przynosić ulgę. I to jest jak gdyby coś, co pewnie chciałbym, żeby zostało w jakiś sposób pogłębione. To, w jaki sposób liturgia prawosławna przynosi ulgę, liturgia katolicka ulgi w takim zakresie nie przynosi. Tą kategorię ulgi oczywiście kojarzyłem z tekstami Ernesto de Martino, Ziemią zgryzoną, natomiast nigdy nie odnosiłem tego właśnie do liturgii w kościele bądź w cerkwi, więc była to taka dla mnie ogromna radość i to właśnie to takie szczęśliwe zadziwienie. Tutaj te nasze wypowiedzi mają też taki moment, który nazwałbym konceptem życzeń. I oczywiście ja takie życzenia również mam. Natomiast myślę, że absolutnie nie świadczy to o słabości książki, a wręcz przeciwnie, o jej sile, bo skoro te pytania nowe się rodzą, to pokazuje jak gdyby, że ta książka ma ogromny potencjał do tego, żeby rodzić nowe dyskusje i żeby po prostu o niej myśleć, tak? I żeby po prostu o niej myśleć z tego nowe rzeczy wynosić. Więc z takich elementów mam, jest ich dużo, ale chciałbym powiedzieć, że pierwsza rzecz to jest kwestia teatralna. Kwestia teatralna, która w jakiś sposób została tutaj lekko naszkicowana w niektórych tych tekstach, można było przeczytać, że te społeczności były w jakiś sposób straumatyzowane, czy doświadczały różnych traumatycznych przeżyć, naporównywano jak gdyby w jakiś sposób, które dla danej społeczności wydarzenia niosły taki szczególnie istotny ładunek traumy. Natomiast tą traumą tutaj znajdowałem się właściwie na samym początku, na 19 stronie, kiedy znowu odwoływano się do tego materialnego kształtu świątyni, tak? Kiedy zwolennik realizacji projektu Dobroszewskiego powiedział, powiem pani, że tam mówiąc, moim takim trochę uzasadnieniem jest, żeby też nie wlaśnić oka. To znaczy ktoś przejeżdżając nie widzi pani, więc nie wie, co tam jest, nie? I myśląc, czytając jak gdyby te słowa, od razu odsyłało mnie to do raportów z okresu po II wojnie światowej, gdzie mówiono o odnoszeniu się Niemców z Niemczyzną, ale to jak gdyby od razu też odnosiło mnie do tych wszystkich społeczności, z którymi się spotykam w swojej pracy badawczej, którzy są najczęściej użytkownikami mniejszościowych języków, gdzie była w pewnym pokoleniu, właśnie najczęściej w tym pokoleniu drugim albo trzecim po wydarzeniu traumatycznym, ta właśnie chęć ukrycia, więc
już jak gdyby we wstępie ta trauma jest zaznaczona i ona jak gdyby gdzieś tam tą całą poszytę jest bardzo wiele z tych opowieści, które znalazły swój opis na kartach książki, natomiast no, chciałbym w jakiś sposób, żeby ten temat traumy zaistniał trochę mocniej, może wprost, żeby trochę bardziej do niego się odnieść. Natomiast druga taka rzecz, która strasznie mnie ciekawi, to też jest znowu po części wynika z doświadczenia osobistego i to z doświadczenia negatywnego, a z drugiej strony w jakiś sposób odnosi się też do tutaj życzenia profesora Rzeckiego odnośnie badania jakby rzymskich katolików Białej Boże, ale też jakby w ogóle do tej pojmowania polskości. Bardzo zaproponował mnie ten rozdział dotyczący karty Polaka, tak? Jak gdyby tej roli karty Polaka, egzaminu na kartę Polaka, właśnie całej tej instytucji, jaką karta Polaka jest. Natomiast zainteresował mnie też z tego względu, że nie tak dawno rok temu zostałem poproszony o pomoc przez jedną uczestniczkę badań, jako lekcji, które to robiłem, która również pochodziła z obwodu Winnickiego, natomiast jak gdyby zupełnie innej części, która zdawała egzamin, miała spotkanie z konsulem dotyczące przyznania jej pobytu na pobyt w Polsce ze względu na polskie pochodzenie. Widziałem całą dokumentację jej sprawy, więc widziałem też jakby pytania, które były tam zadawane. I widziałem tam ogromną przepaść między dwiema wizjami polskości. Między wizją polskości, którą miała ta kobieta z rodziny polskiej, z rodziny rzymskokatolickiej, z rodziny, która jak gdyby no, przez całe pokolenia egzystowała w warunkach przymusowej ateizacji. Właśnie z tą polskością, jak gdyby, która była pewnie na wiele sposobów podobna do tej polskości z Muraty, a tą polskością, którą chciał widzieć konsul, tak? To były czasem zupełnie drobne sprawy, na przykład pytanie o dzielenie się odpadkami na Boże Narodzenie. Robiono jej wyrzut z tego, że źle przypisała jak gdyby czas dzielenia się odpadkami. Powiedziała, że to jest od nowego roku do trzech króli, co jest jak gdyby zgodne z praktyką, która jest chociażby w mojej okolicy stosowana. Natomiast później rozmowie ze mną ona powiedziała, że ona na te pytania kłamała. Powiedzmy, czego od niej oczekują, ale tam nigdy nic nie miał opłatki, tak? Więc bała się powiedzieć, że nie ma opłatków, bo jej nie uznaliby za prawdziwą Polkę, tak? A z drugiej strony, jak gdyby no, chciała stworzyć jakby takie wrażenie, które byłoby, które odzwierciedlałoby tę polską wizję polskości. I w tym momencie ta sprawa miała jakby bardzo długi finał, do tego, że rozmawiałem właściwie o tych egzaminach na kartę Polaka, z wysoko postawionymi urzędnikami, którzy się tam zajmują, to jest jakby. No myślę, że temat na dalszą dyskusję, natomiast gdyby ktoś chciał podjąć taki temat badawczy i właśnie prześledzić jak gdyby te rozmowy w trakcie egzaminów, czy nawet samą jak gdyby dyskusyjną formę tych odmów, które są niejednokrotnie ludziom, którzy starają się o kartę Polaka, czy o pozwolenie na pozostałe ze względu na polskie pochodzenie, to byłaby to, wydaje mi się, niezwykle frapująca praca, niezwykle frapujący, chociaż ciężki, bo bliski do mnie tematom praca pozwalacza. Ale to są wszystko jak gdyby takie rzeczy, które płyną z lektury tej książki. I to jest jej wartość. To jest jej wartość, że tych pytań w moim przeczytaniu jest więcej, niż było przed przeczytaniem, czy to koła hermeneutyczne zatacza kolejne. Także bardzo dziękuję za tę książkę, za tę publikację, za zebranie jakby w całość tych różnych podejść badawczych, a jednocześnie też dziękuję za zaproszenie do tej dyskusji. Bardzo dziękuję, Bartku. To się trzecia wypowiedź też pozytywna, mam to nie wiem, czy będziesz chciała się odnieść do wypowiedzi, czy do samych pytań i życzeń, może tylko dodam,
że tutaj się pojawiła kwestia tych miejscowości, które były prowadzone badania. To była Murafa i Klekotyna i to był Ogród Winnicki, to był Biały Ból, to jest województwo zachodniopomorskie, to była Włodawa, województwo lubelskie i była jeszcze jedna miejscowość, która nie padła tutaj w wypowiedziach, tylko to też jest jako materiał porównawczy do Białego Bólu, to jest Wąkowską Łoby, to jest państwo Podlaskie. Więc tutaj, jak Państwo widzicie, wykraczamy poza tylko wyłącznie te Białe Bóg i Murafę, która najczęściej pada w wypowiedziach. A teraz mam to w Twoje ręce i Magda mi zwróciła, że trochę niepokoi się, ale myślę, że wysłuchawszy tych trzech wypowiedzi nie ma czego. Natomiast nie wiem, czy chciałoby się odnieść do wypowiedzi, czy do życzeń, które zostały w Twoją stronę skierowane, to bardzo proszę. Czy ten mikrofon działa? Ja już raz. To teraz chyba. Dobrze. Dziękuję bardzo. Czuję się cokolwiek zażenowana i rumienię się. Dziękuję bardzo wszystkim trzem kolegom za takie dobre przyjęcie tej książki, która jest przecież książką wieloautorską. Tę książkę tworzyło wielu ludzi, w związku z tym ja przede wszystkim chciałabym podziękować rozmaitym osobom, które właściwie dla naszych badań były najważniejsze przede wszystkim, czyli naszym rozmówcom siłą rzeczy na ogół anonimowym, teraz się używa brzydkiego określenia animizowanym, no ale tutaj nie było innego sposobu, dlatego że należałoby pewnie albo wszystkich po nazwisku, albo nikogo, no więc tak to wychodzi. To nie da się po prostu zrobić, mimo że ja zawsze bardzo dużą uwagę przywiązuję do traktowania tej drugiej osoby jako podmiotowo, czyli jako uczestnika rozmowy. Określenie wywiad, które nadal jest powszechnie używane, jest o tyle w naszym żargonie sensowne, że mamy jakiś scenariusz w głowie rozmowy, ale faktycznie każda rozmowa, jeżeli to jest rzeczywiście dane spotkanie, przynosi coś nowego i każe dekonstruować i rekonstruować wciąż na nowo kwestionariusz, więc przede wszystkim chciałabym właśnie podziękować naszym rozmówcom, Polakom i Ukraińcom. Starałam się dostarczyć tę książkę, żeby mieli do niej dostęp, żeby mogli ją skomentować, bo oni są właściwie najważniejsi. Natomiast muszę jeszcze podziękować. No, nie tylko znosili nas i nasze pytania, czasami nie najmądrzejsze z ich perspektywy, ale także gościli nas po prostu, byli otwarci. I tego rodzaju relacje czasami bardzo na długo się zawiązują, można powiedzieć. Ja mam kontakt z wieloma osobami nadal i mam nadzieję, że jeszcze będzie można pojechać na Ukrainę i być może rzeczywiście kontynuować badania, dlatego że taki był mój projekt. To znaczy ja chciałam z kolejną grupą jechać do obwodu winnickiego, do Szarogrodu. Jak już wszystko załatwiłam i wróciłam do Polski, to właśnie wybuchła pandemia. No a potem nasiliły się działania wojenne, bo wojna to wybuchła znacznie wcześniej. Więc nasze plany niejako, moje plany właściwie kontynuacji spaliły na panewce. Nie wiem, czy się jeszcze uda kontynuować. To na pewno byłyby zupełnie inne badania. Jestem też wdzięczna proboszczom obu parafii, tam gdzieśmy mieszkali, bo Biały Ból i Murawa to są te centra, w których żeśmy mieszkali i to często dosłownie w kościele czy przy kościele. I obaj proboszczowie, zarówno ten w parafii rzymskokatolickiej w Murafie, parafii pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, jak i proboszcz grecko-katolicki w Białym Boże, parafii pod wezwaniem Narodzenia Matki Bożej, Bogu Rodzicy,
Obaj byli niezwykle otwarci i właściwie stanowili dla mnie takich przewodników po tej rzeczywistości. Pamiętam, jak proboszcz tej parafii rzymskokatolickiej w którymś momencie na początku mojego pobytu zaczął mi tłumaczyć, że tak delikatnie, że my tutaj nie przywiązujemy, nie rozumiemy tej narodowości, tak jakby tam w Polsce czy na Zachodzie. Bo faktycznie ci Polacy to jakby podkategoria Ukraińca czasami. Czyli nie było, z początku myśmy byli zaskakiwani takimi, wydawało się, nielogicznymi stwierdzeniami. My tu wszyscy Polacy, a za chwilę nie, tu nie ma żadnych Polaków. Polacy są w Polsce, tu są sami Ukraińcy i dla nich to jakby nie było w tym sprzeczności, więc tej logiki po prostu trzeba się uczyć, bo ona jest innego rodzaju, chociaż interpretacje tutaj mogą być oczywiście rozmaite, zależnie od kontekstu. No więc proboszczom również, ale także kolegom z Uniwersytetu Pedagogicznego, Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Winnicy, zwłaszcza profesorowi Juliowi Zinko i dyrektorowi Archiwum Winnickiego Juliowi Legunowi, ponieważ oni również ogromnie mi pomagali, wozili nas samochodem, całą grupę studencką i bez ich pomocy byłoby nam znacznie trudniej. Bez pomocy kolegów z Winnicy. Zresztą początkowo, kiedy żeśmy przyjechali po raz pierwszy, to badania były prowadzone w takiej grupie łączonej studenckiej, to znaczy byli również studenci ukraińscy, którzy mieli swoje tematy, swoje kwestionariusze i na początku studenci chodzili w grupach właśnie mieszanych. To jest książka, która rzeczywiście jest kolejną książką w cyklu i chciałabym podziękować profesorowi Mrozowi, dzięki któremu ten cykl się zaczął. Sprawdzałam. No, przepraszam, jestem zaszromany, przecież ty wszystko robiłeś. Nie. Właśnie sprawdziłam pierwsze publikacje po naszym pobycie, to ukazały się w Przeglądzie Wschodnim w trzecim numerze pierwszego rocznika. To był rok 91, czyli myśmy zaczęli te badania, gdzie tyś zaczął, a ja się przykleiłam, że tak powiem, wtedy. I najpierw to była właśnie Wileńszczyzna, Litwa, potem również Litwa Komińska. Zaczął mnie, bo także było od początku Wileński. Tak jest. Jeszcze żeśmy jeździli razem na Łomkowszczyznę, potem z Lechem żeśmy pojechali na Brasławszczyznę, żeby przygotować wyjazd na Białoruś i wtedy towarzyszyła mi obecna tutaj pani doktor Katarzyna Baszczyńska. Potem była Ukraina, pierwszy wyjazd do Grudka Podolskiego i okolic. Z tego powstała inna książka. Potem były badania na pograniczu polsko-ukraińskim i to jest ogromna cegła, monografia, to był już mój grant. No i to chyba siódma była moja grupa laboratoryjna, ta, z którą byłam właśnie w Murafie. Starałam się, bo to jest pewien projekt dydaktyczny, więc starałam się za każdym razem, żeby nie zmarnować tych naszych doświadczeń, ponieważ jest to, grupa laboratoryjna jest wpisana w nasz program studiów, jest to nauka warsztatu, ale również to powinna być nauka tekstualizacji doświadczenia, które jest bardzo trudne do opisania i zazwyczaj po badaniach terenowych my jesteśmy niesłychanie, że tak powiem, pobudzeni i chcielibyśmy, to jest taki problem, że człowiek chce iść jednocześnie w wielu różnych kierunkach, jak ktoś zauważył, co jest trudnym stanem. I wybór jest kwestią kontekstu, humoru. Myśmy dawniej nie przywiązywali wagi do dziennika, do prowadzenia dziennika badań.
Agnieszka Helemba mi na to zwróciła uwagę. To nie znaczy, że myśmy tam sobie nie notowali codziennie, co się wydarzyło, ale to jest oczywiście nie mniej ważne niż te nasze rozmowy, czyli tak zwane wywiady. I to jest takie porządkujące, bo doświadczenia nakładają się na siebie, więc ta tekstualizacja jest po prostu niesłychanie ważna i wydaje mi się, że w ogóle najtrudniejsza w całej pracy antropologa, bo ja uważam, że etnografia jest niezbywalną częścią antropologii. Faktycznie jest tak, a propos tej estetyki, jeszcze zaraz jeszcze wrócę do podziękowań, ale boję się, że zgubię ten wątek. Estetyka jest, zwłaszcza świątyń, które się wiążą z religijnością, a więc z czymś, co oddziałuje na ciało. No, dawniej mówiło się o sensualizmie, teraz się mówi o ucieleśnieniu w sposób bardziej taki refleksyjny. Świątynie, liturgia kształtują ciało wiernych, kształtują wiedzę tak zwaną ucieleśnioną i stanowią niesłychanie istotny element w ich życiu. Oddziałują na wrażliwość estetyczną. Z jednej strony stanowią ich wyraz, jeżeli to jest kwestia budowy nowej świątyni, ale z drugiej strony one tę wrażliwość kształtują. Dlatego te dwie świątynie w Białym Dworze i w Murafie właściwie stanowią taki bardzo istotną część opisu. Od tego zaczyna się książka, od obrazu tych dwóch świątyń zestawionych, dwóch obrazów ze sobą. Bo ja tego nie potrafiłam jeszcze tak dobrze sformułować, jak pisałam, jak tworzyłam, redagowałam powiedzmy tę książkę, czy prowadziłam badania, ale faktycznie teraz jest tak, że postrzegamy kulturę już nie tyle jako kolaż, co jako asamblaż. I kiedy zaproszono mnie na konferencję poświęconą Hasiorowi, to ja zauważyłam, jak bardzo jego twórczość jest właśnie aktualna ze względu na takie nasze doświadczanie kultury. To znaczy, to pozwala wyjść poza te opozycje, które prowadzą do stereotypów. I dzięki temu asamblaż to jest właśnie powiązanie tych elementów ludzkich i nie tylko ludzkich, czyli na przykład świątyń. I ja bardzo się starałam ostatnio, żeby uwzględniać również elementy terenu, kształtowania terenu. To też jest bardzo istotne, zwłaszcza w przypadku takiej społeczności jak Murafa, jak Murafie, gdzie to są ludzie, którzy mieszkają tam powiedzmy od wieków. Ale to jest nie mniej ważne w przypadku społeczności Białego Boru, ponieważ oni zostali przesiedleni z zupełnie innego terenu w miejsce kompletnie płaskie, a z reguły byli oni z gór czy spod gór, byli przyzwyczajeni do zupełnie innych warunków przyrody, życia, rolnictwa. W związku z tym to wszystko gdzieś tam ciągle jeszcze powiedzmy trwa, jeśli chodzi o konstruowanie nawet kolejnych tożsamości, kolejnych pokoleń. Więc kultura jako asamblaż to tylko tyle właśnie i a propos tej wrażliwości religijnej, to chciałam dodać. I wracam jeszcze do tych podziękowań, bo ta książka jest jednak inna. Po pierwsze dlatego, że niektóre autorki i autorzy to wcale nie studenci z grupy laboratoryjnej, jak to już zostało tutaj powiedziane, ale dojrzali badacze, którzy zechcieli się włączyć w mój projekt. Te badania były prowadzone w ramach grantu NCM-u, co muszę podkreślić. I była to wspomniana profesor UJ Elżbieta Przybór-Sadowska, która jest w tej chwili dyrektorką Instytutu Religioznawstwa, dr Julia Bójski z Instytutu Historii Ukrainy na z Kijowa, dr Tomasz Kosiek obecnie z Uniwersytet Rzeszowski,
Marta Zatowska, nasza doktorantka, Jacek Bajszczak, z którym znakomity fotograf, z którym łączy mnie to, że jesteśmy oboje fanami Jacka Oleńskiego, mojego mistrza, jeśli chodzi o obserwacje. Ta książka została opublikowana, tak jak tutaj Katarzyna Waszczyńska wspomniała, pierwsza wersja wyszła, musiała wyjść właśnie anglojęzyczna, do czego mnie przymusił NCN, bo miał być zgodnie z projektem manuskrypt w języku angielskim, ale okazało się, że nierozliczony będzie grant, jeżeli nie przedstawię zaświadczenia o przyjęciu książki do druku w wydawnictwie zachodnim. W czym pomogli mi bardzo? Pomogły mi dwie osoby i też nie jestem winna podziękowaniu, bo gdyby nie oni, to ja nie wiem, co by było, to znaczy wydział musiałby zwracać pieniądze, czyli to jest pan dyrektor Narodowego Centrum Kultury Rafał Wiśniewski, profesor UPS-u, z którym żeśmy się poznali jeszcze, kiedy był studentem na jakiejś konferencji. No i pan redaktor Łukasz Gałecki, który natychmiast przyjął manuskrypt. Ale ta książka jest wyjątkowa również ze względu na to, że pani doktor habilitowana Joanna Fomina z Instytutu Filozofii i Socjologii TAM. Nie dość, że przetłumaczyła ją znakomicie na angielski, to opracowała ukraińską wersję wszystkich cytatów, wszystkich fragmentów ukraińskojęzycznych i po raz pierwszy pod tym względem ta książka jest przygotowana tak, jak powinna być, to znaczy wszystkie wypowiedzi rozmówców ukraińskich są w dwóch wersjach językowych. Również tej poprawnej ukraińskiej, poprawnej, no tak jak zostało to wypowiedziane, w tym sensie nie jest to jakiś tam literacki ukraiński, tylko rozmaite jego formy, powiedzmy takie codzienne, gwarowe. I bardzo jestem pani Annie Fominie wdzięczna za to, bo to jest właśnie ze względu na naszych rozmówców jest to jakiś rodzaj właściwie oddania im tego, co się powinno, jakiejś uczciwości. No i właśnie żadna z wcześniejszych moich książek nie była tak bogato ilustrowana. Przy czym efektem naszych badań była również wystawa fotograficzna, tutaj wspomnę o tym. Ta wystawa była po badaniach w Murafie, wisiała w Pałacu Kazimierzowskim, a potem pojechała do Murafy, gdzie rozwiesiliśmy ją w podcieniach kościoła, dziedzińca kościoła. Tam są takie mury dookoła obronne i właśnie tam można było koło tych stacji różańcowych wywiesić te fotografie, a księża pokaże do oglądania i słuchanie komentarzy właśnie naszych rozmówców i nie tylko, wielu mieszkańców Murawy też było bardzo pouczające. Potem wystawa powędrowała do Uniwersytetu Pedagogicznego w Winnicy, a potem wszystkie te fotografie żeśmy zostawili mieszkańcom w Murawie. Miałam też taki plan, żeby zrobić podobną wystawę w Białym Borze i promocję polskiej wersji książki, no ale wybuchła pandemia, więc nic z tego nie wyszło. Ale wracając do tego, że żadna wcześniejsza książka nie miała tak świetnej poprawy graficznej, tak nie była tak starannie zredagowana i tak starannie zilustrowana, to znaczy jakość tych fotografii bardzo mi się podoba, bardzo dziękuję tak oficyny naukowej jego jest Hojder, jak również panu Michałowi Stjaniewiczowi za tą wielką pracę, którą włożyli w tę książkę. Na pewno powinnam podziękować jeszcze wielu innym osobom, ale już nie chcę przedłużać, także przepraszam wszystkich, którym nie podziękowałam, a powinnam.
mimo że podniosę się właśnie, nie wiem, czy, bo strasznie dużo tutaj wątków panowie poruszyli i teraz ja nie wiem, co mam wybrać, żeby państwa nie zanudzić. Mam jednak publiczność. No właśnie, to jest najważniejsze. Na jednej z moich już odpowiedziałaś także. Ja jeszcze tylko chciałabym dodać jedną rzecz, jeśli chodzi o projekt dydaktyczny, bo dla mnie to jest, że tak powiem, są dwa poziomy tej pracy za każdym razem. To znaczy, ja mam jakiś swój projekt, ale po pierwszych badaniach my negocjujemy z każdym z uczestników zespołu, z każdym ze studentów, to, co jego najbardziej interesuje i co mu najlepiej wychodziło przy pierwszych rozmowach. I wydaje mi się, że generalnie tego rodzaju praktyki etnograficzne mają ogromny potencjał dydaktyczny i dlatego też uważam, że to jest najciekawszy kawałek naszej pracy i w ogóle jedyna okazja, żeby stworzyć zespół, żeby pracować zespołowo, bo w naszych czasach żadna indywidualna praca, nie, nawet najlepsza, moim zdaniem się nie ma szans tak przebić. Niestety te zespoły ostatnio bardzo mi się sypią. Zawsze wydaje mi się, że skoro zaczęłam badania z grupą laboratoryjną, to potem będziemy kontynuować i powtarzać. No ale teraz tyle jest rozmaitych możliwości dla studentów, że zwykle niewielu ich zostaje. I szczerze mówiąc, forma tej książki jest również z tym związana. To znaczy, to już nie jest książka po badaniach grupy laboratoryjnej, tylko ona jest, że tak powiem, przeze mnie klecona z tego, co akurat się nagle pojawiło nieoczekiwanie i co można było właśnie włączyć do tego asamblażu. Tak, to dobrze. To ja już mam. Dziękuję wszystkim trzem.